Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony Evrona, to kolejny odcinek z Fortnite'a, w którym znowu sobie troszeczkę pogramy, porozmawiamy, popajacujemy, ponieważ mam dzisiaj dla was dwie gierki i będą to naprawdę spoko gry. Jedna to będzie duo z Adwiskiem, także znowu pajacerka, a potem zagramy sobie solówkę, gdzie troszeczkę bardziej sobie z wami pogadam o tym, że między innymi nie ma niestety eventu dzisiaj, bo jak pewnie wiecie, albo też nie, event został przeniesiony na kolejną sobotę, także dzisiaj jeszcze będziemy mieli dla siebie szarka, ale ostatnio, słuchajcie, wbiliście próg, zrobiliśmy sobie taki mały challenge, że jak będzie 25k lajków pod odcinkiem, no to faktycznie polecę na szarka, także w następnym odcinku już na szarka nie lecimy, ale dzisiaj, no jak wiadomo, jeszcze troszeczkę standardowe landingi, ale przed tym zróbmy mały przegląd sklepu oraz, słuchajcie, przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, no to bardzo docenię, jeżeli użyjecie naszego kodu Evron w prawym dolnym rogu, a dzisiaj zobaczcie, co mamy z lewej, mamy w końcu emotkę Drake'a. Jeżeli widzieliście jakieś przecieki skinów i ogólnie emotek, no to słuchajcie, w tym patchu została dodana emotka Drake'a, więc proszę bardzo, kiedyś Drake grał z Ninją, a teraz ma swoją emotkę. Za długo jej nie będę pokazywał, bo wiecie, prawa autorskie ogólnie na YouTubie ciężka sprawa, ale dzisiaj sobie ją kupimy. Oprócz tego mamy Raptorkę w wersji, znaczy Raptora w sumie w wersji damskiej do polecenia, czyli Velocity się nazywa. Całkiem ładny skęg, ale 2000 widoców, dosyć drogi, ale myślę, że Party Animal, Jezu, z pierwszego sezonu kill-off, ale jest całkiem fajny, jeżeli ktoś lubi duże kill-offy, to jak najbardziej. Oprócz tego mamy Jelly. Jak patrzę na Jelly, to mi się śmiać trochę chce, ale myślę, że Jelly oraz pani Raptorka jak najbardziej warta do polecenia oprócz tańcu. A tutaj ze środka mamy Slurp. O, Slurp to jest fajne malowanie. W takim Slurpie bronie oraz Helka, ale niestety Helki nie zobaczymy w Slurpie. No i myślę, że Spring Load, fajna emotka, całkiem fajna. I to jest ruszana emotka, to nie jest ruszana emotka, tylko w miejscu można. No to delikatny minusik dla tej emotki, ale w ogóle Psycho Bundle wrócił, ten z Borderlandsów, tak randomowo, nie wiem, czy teraz jest jakaś promocja na Borderlandsy, ale wrócił ten skinek, także wydaje mi się, że coś tam może ciekawego być, ale dzisiaj naszym zakupem będzie taniec Drake'a, oczywiście na kodzik Evron, także proszę bardzo, mamy nowy taniec, pokrzęp, przepraszam, nie mogę go za bardzo pokazywać, dlatego, że wiecie, pewnie mnie prawa autorskie mogą zjeść, ale całkiem fajny. To już kolejny w sumie taniec z jakimiś prawami autorskimi, no i przede wszystkim z jakimś fajnym wykonawcą, no bo Drake to, słuchajcie, no myślę, że pokczamp. Ale słuchajcie, już teraz zapraszam was na dwie gierki, jedną duo, jedną solo. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, jeżeli tak, to pamiętajcie, łapce w górze, no i dajcie znać po sobie gdzieś tam w ślad jakiś w komentarzu, bo komentarze czytam, także zawsze można coś ciekawego zostawić, tak czy inaczej, nie przeszkadzam już wam, miłego oglądania. Cześć, cześć! Pa, pa, ry, pa. Bo to Twitch chat. To zmusi ich, żeby nie pisali jeden. A co ja będę ich zmuszał? To są wolni ludzie. A co? Czemu? Z czego uważasz, że są wolni? Bo co? Bo grubi są? Leży? Bo oczywiście. A mam home controller w łapie. Leży. Prawie leży kolejny. Uciekł mi jeden. Poskromiłem go. Sky jest przy sejfie. Ja nie zajmę. Właśnie, widać, widać co. Oni się biją. Uważaj, możesz mnie podnieść teraz. Byłoby super. Umiesz używać grapplera, bo stracisz chyba HP moim zdaniem. Przeproś. Przepraszam. Hał, 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 Cookies, ale Mikołaj pod koniec maja to już trochę pogo. Przepraszam. Miałem skrzyżowane palce. Typy za tobą. Typy za mną. Ale teraz IMS jest zbabowany, w ogóle widziałeś? I widziałem. Usłyszał mój grappler. Nie pytają cię o imię. Walczą go w ringu. Otwórz. O Boże! I am controller player. I am controller player. To mi pomóż. Potrzebujesz pomocy? Ja pierdzielę, nie wiedziałem, że jestem. Myślałem, że jest dwa levela. No, no, zrobiłem go. Ewroniasty. Wszystko jest. Co on tu robił? W krzaku siedział! To jest jakiś barbarzyńca, w krzaku siadać. Gdzie? Na mnie. Chodzi do mnie. On w krzaku siedział. Ja wiesz, że coś idzie. Tak się z takim byłem w szoku. I dostałem pompę od niego. Gdzie jest ten mongral? On w krzaku, znaczy siedzi, to jest dynamo w ogóle jakiś. Dynamo? To już wiem, dlaczego taki spocony. O, dostałem od kogoś innego, oczywiście.
Dzięki za pomoc. To dostałem od kogoś innego. Dzięki za pomoc. To jest duża, to jest duża. Dwie nawet. Weź jedno, weź jedno. No. Daj. Daj, o. Chłop, daj na padzie. A 7 fraków. Daj na padzie, nie. Dobrze, Alipsek, dobrze. Gram na lepszym w Polsce, znak zapytania? Znak zapytania? O, bez kitu, ale będę miał clickbait, nie? Tu zrób wszystkie fragi. Biją się tam, widzisz? Idę. To sobie 30. Ode mnie też. Laser dostał jeden. Dostał. Leży. Bez kewa. Leży. Super, Evron, super. Masz mini? Leci coś? Ta. Tutaj sobie jeszcze jakiś loot. Mini. Dobra, mam już. Ja to jest skarby z gumy. Pewnie był auk. To już na pewno chyba lepsze. Auga wezmę. Oni wchodzą do nas, Evron. No dobra, ja mam zero. Ja lecę dużą. Zbiłem go. Presję robię. No, tak, chciałbym, ale... Ja pierdzielę. Bez kewa, leży. Nice. Ten dalej czy bliżej? Na daleko. Zeskara go z gościu. L2. Drugi jest tutaj. O, ma RPG, uważaj. 30 minus. Chyba. Ta. O, no mówiłem. Zabił się, debil. No z wysokości. Pierwszy uderzył RPG, a potem zginął z wysokości. Mówiłem, że jakiś samobójca. Tak, ten drugi miał stary... Rutusa. Co? Ej, bejtuj, że wchodzisz na nim, ja tak od pleców go biegnę. Ja od pleców biegam. Wchodź tak na nim, no. Tak rampuj się. Od pleców pojdę. Ała, dostałem mocno. I oni teraz mówią, że wiesz, po kewie. On na mnie jest. O Jezus, Maria. Leży? O, on ma minigana. Chowam się i piję. O Jezus, Maria. I'm a cat. Super. Na. Ostatnio większość challenge'y polegała na tym, żebym czegoś nie mówił, dlatego dzisiaj nie powiem niczego, co mówię zwykle, ponieważ dzisiaj będę mówił po hiszpańsku, dlatego El Cuesta, Señorita Casa Papel, Mena Suarez i na Cantina Anemegol. Oczywiście to był żart, nie wiem co powiedziałem, zacząłem gadać jakieś pierdoły, co z domu z papieru, takiego serialu się nauczyłem. To w ogóle nie znaczyło to, co było w napisach, ale tak, dzisiaj będzie normalny odcinek, spokojnie, nie będę pajacował. I chyba mam wolnego szarka, no proszę, cóż za dziwny zbieg okoliczności. A, no i właśnie, nie ma tego eventu, pewnie większość z was wie, bo ostatnio mówiłem, że w sobotę będzie. No, przesunęli na za tydzień, więc unlucky, ale dzisiaj w ogóle czat, wieczorem jest start rakiety jakiejś tam z NASA. Także poza Fortnite'em event, ale będzie wieczorem też na Twitchu, także fajcie, nice. Tak. Dobra, idę cię Skye wyjaśnić i wychodzę z tej miejscówy, bo nie mam czasu. Sweaty Sands, proszę, niech tu ktoś będzie. Zawsze w ogóle na Pleasant leciałem od tego szarka, a teraz Sweaty, bo wiecie, trzeba troszeczkę zmiksować, jak to mówią, grę. Ale nie wiem, czy tutaj ktokolwiek jest, prawdopodobnie nikogo tutaj już nie ma. Aczkolwiek widziałem budowlę i powinien ktoś być... O, jest, proszę bardzo. Byczku. Ha! Nie spodziewałeś się tego podjazdu. Dobra, przepraszam. Trochę cringe'uję. No, Byniu. Chodź tutaj. O! Jak mnie przyblokował skubaniec. Ale widzę, że kolega jeszcze nie odkrył co do grappler. Nie spodziewał się w ogóle tego. Wiecie co? Takie zwykle rzeczy, że ludzie się czegoś nie spodziewają. Zawsze są na początku sezonu, gdzie jest jakaś nowa rzecz i koleś się nie spodziewa. Tak jak się nie spodziewali mechów, samolotów itp., ale czatno już trochę tego sezonu jest, a chłop dalej nie wie w 2020, że mogę do niego grapplerem podlecieć od góry i nie robi dachu. Koleś, zrób dach. Czy koleś właśnie idzie na stację? Czy ty, kolego, idziesz po hot doga? On się leczy. No już nie. Ale skoro się leczysz, czy dużymi? Proszę powiedz, że dużymi, małymi. Och. Małych to nie chcę. Takimi podkami to ja gardzę. O. Chłop do kogoś strzela. Już nie strzela, generalnie to nie żyje. Również miałeś małe potki, nie, ty w ogóle miałeś pistolet. Do kogo ty strzelałeś, dobra? No i już się wyjaśniło, takie odpowiedzi szybkie, to ja rozumiem. Byniu, no ty tutaj chodzisz na górę.
Tam się jest generalnie zabudował. Chłop overbuilduje. Zrobił schody dookoła siebie. A tu jesteś. Siema. Jednak nie, żegnam. Trzymaj się, miłego tam na dole. O, on gdzieś wchodzi, tutaj. No, jesteś zdecydowanie po kewlarze. Czekajcie, wejdę sobie pod kątem. Żegnam koleżkę. Zabuduj się, daszek sobie zrób, ziomek. No dobra, trudno, biorę potę i idę. I co w ogóle myślimy o tej Recon Expertce? Kupiłem sobie ją. A dobra, żartowałem. Nie, teraz mi się przypomniało, nie kupiłem jej, dostałem ją od fany NK w gifcie, także dzięki. Co myślimy? Całkiem spoko skinek, ale czy warty tego całego hype'u? O, na pewno ciężki temat, co? Do przedyskutowania na pewno. Agencja, ostatnio tyle tam kamperów. Pamiętacie tą grę z Adwiskiem z poprzedniego odcinka, gdzie kurde w top 20 chyba save nie był otworzony? Ciekawe, czy to będzie jedna z tych gierek. Słyszę cię na dole, Byniu. Jesteś, kampisz. Czy on na mnie wyjdzie od razu? Zabuduje, nie, nie wyjdzie na mnie. To jest jak szczur w kanalizacji. Słyszę go gdzieś w kanalizacji tej? Nie, to jest taki mały otwór. Gdzie ty jesteś? Gdzieś tutaj musisz być. Bry! Czy ja pana widzę? Jest na dole! Oj, to też Recon Expertka z jakimś SMG-iem. Jezus Maria! Dobra, no ten tactical był mocniejszy niż chciałem. Użyję potki pod takim kątem, że jak on do mnie wejdzie, to ja będę miał pierwszy strzał. Ale chłop nie wchodzi. O, wchodzi! Hejka, jesteś po kewie i jesteś po życiu. Dosyć szybki fajcik, ale powiem wam, że... trochę mnie mocno walnął, przydałby się magic. Jest, no proszę bardzo, dziękuję bardzo, Gierko. Epic Games, dziękuję. Nie wiem w końcu, no save był tam z tego co wiem otwarty. Więc pewnie już koleś z Tomiganem sobie zwiał. A to troszeczkę szkoda. Gdyż Tomigan jest zawsze fajną bronią, fajnie, myślałem, że tędy wejdę. No to wejdę sobie tędy najwyżej. Unlucky, przebierzemy się. Jak to? Nie wiem kto, miałem powiedzieć jakiś agent czy coś, ale nie, jednak nie. Troszeczkę szkoda tego sejfu. Co jest? Kogo ja słyszę? Ty. Chłop był tam przede mną, ale ja kogoś legit słyszę z Tomiganem. Ty, chłop jest chyba... No nie gadaj, że chłop jest w sejfie. Słyszałem Tomigana gdzieś tutaj. Przy ten sejf był... Czy chłop... Nie, no nie gadaj. Hej! No co ty dajesz? I on nawet nie strzelił, ty! Co ty? Co? Naprawdę, chłopie, siedzisz z Tomiganem i kampisz w sejfie, żeby kogoś wybejtować? Ty, chłop się w ogóle jak bot zachowywał, ale bot chyba by nie wpadł na pomysł, żeby przekampić w sejfie i kogoś bejtować, nie? Koleś, dostajesz nagrodę największego kampera w tym sezonie. I tutaj gdzieś był chłop na górce, ta, widzę go. Czy chłop serio mnie słyszał na górze i chciał mnie wybejtować na strzał, ale w końcu do mnie nie strzelał? Podstawiony aktor Messi. Kolego, witam. O, to jest bot, to jest bot, ja już widzę. Chodź, skillowka dostaniesz. No dobra, to był ewidentnie bot. Czy ja mogę nie spotykać botów na swoim casualu? Dziękuję, z góry. Żegnam. Co to był? Najgorszy dynamo w 2K20 po prostu. Ale przynajmniej sobie mogę zupgrade'ować pompę do złotej. Tak zwany endgame gear. Najlepszy ever. No oczywiście mogły być trzy duże poty, ale wiadomo o co chodzi. Strefa jeszcze dosyć duża. Jeszcze 14 osób do zrobienia. A to bardzo dobra informacja. Słyszę czarną helkę. Dzień dobry. Dlaczego powiedziałem czarną helkę? O, ma w sumie skina czarnego, ale słyszałbym każdą helkę. Kurczę, gość jest prawie zbity. No dobra, podjeżdżam go chyba. Trzeba. Nie. Jezu. I teraz mi się przypomniał komentarz, który miał chyba 100 lajków. Challenge bez połamania nóg. Przyjacielu, niezaliczone. Niezaliczone. O, a tu widzę, że mój trik z kolapsowaniem kogoś. Dobra, widzę typa. Jezu, ale mi dzisiaj nie siada z tego skara. Co jest? Jest najgorzej, czat, serio. Hej. Proszę, daj się zabić, dziękuję. Goście tacy biedni, ja nie wiem. Jakiś mecz? To jest na pewno specjalny mecz. O, dziękuję, że mi go obiłeś z Heavy. No proszę, proszę. No najgorszy dzisiaj jest ten spray. Panie Heavy, nie mogę już więcej wychylać, bo zaraz mnie zabije. Gościu, zostaw mnie tam. Witam. Ten koleś mnie chciał z Heavy na blisko. Nie, za późno się zorientowałeś, koleś, żeby strzelać z czegoś innego. Gdzie ty jesteś, byczku? Uciekłeś mi już gdzieś? No nie gadaj. O, ty, no nie wiem, gdzie on jest. Najgorzej, czat. Gdzie ty jesteś? O, słyszę go, słyszę.
A tu chcesz wejść, no! Koleś, wiem, że jesteś obity, więc przykro mi, do spanka. O, koleś, ty! Witam, a gościu był na strzała! Ty, ja sobie tutaj rozwalam cysternę. Byczek mi tutaj pomógł. Strzelił przynajmniej raz tą cysternę. Dzięki, stary, ale nie potrzebowałem pomocy. Dobra, mniej więcej spotkałem już chyba dzisiaj jakieś, nie wiem, 3 boty. Jak to jest? Epic. Myślałem, w ogóle wiem, że chyba na początku, pierwszy mecz w sezonie jaki się ma, to na dużo botów. Chyba na cały mecz jest boty, no nie? Potem jakoś tam stopniowo są eliminowane. Mam prawie 300 level Epic Games. Zostawcie te boty, dajcie mi graczy. A co jeżeli żadnego bota nie spotkałem i to serio gracze? To już byłoby mi smutno. Zostałem chyba zbejtowany tam, myślałem, że to jest ten. Broń miał śniaka, to jest złoty tactical. Unlucky. Jestem idiotą. Wspominałem? Chyba wspominałem. O, ktoś tutaj jest zabudowany. A kto to taki zabudowany? Kolega. Zwykle próbuję wybejtować ścianę, ale tu widzę, że... Anonymous, co chciał na mnie wyjść. Szybką edycją, ale dostał złotą pompę w twarz. No ta pompa jest mocna. Trzeba przyznać, że delikatnie... Mocno potrafi walnąć w główkę przeciwnika. O, słyszę minigany. Ty, czy ja słyszę 2 minigany? Bez kitu. A może to był jeden? O nie, właśnie się wyeliminowali z minigana. Dobra, czyli to była walka miniganów. Mogę przyjść dobić. Hej. Przepraszam. Faktycznie 2 minigany. To był ten miniganowiec drugi. O nie. O, wchodzenie na trzeciego jest troszeczkę kiepskie. Ale no co mogę zrobić? Nie zdążyłem na czas, tak to bym was dwóch spróbował przynajmniej porobić. Myślę, że by mi się udało. Ty, no gościu chyba robi zero frag challenge na tym helikopterze. Czekajcie, zabuduję się, żeby heavy nie dostać, bo tutaj już mieliśmy heavy snajperów w tej grze. No nie uciekaj mi, proszę, 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 proszę. Okej. Okay. No generalnie, okej, już mi nawet czy zniknął mi? Ty, nie wiem, co się stało. Dobra, spróbuję styrolki go wyłapać. Free duża podka w ogóle, no i teraz to jest perfect set. I z tego co widzę, ktoś tutaj wchodził, bo te schody się kończyły robić i widzę kolesia. Też patrzysz na ten? Ta, też patrzysz chyba na ten helikopter. Chłop jak się nagle panicznie zabudował, ale żegnam kolego. Szans. To niestety nie będzie twoja hech szansa na wina. Przepraszam, wiem, że cringe'uję, przepraszam, przepraszam. Już ostatni cringe na dzisiaj. Wiem jak dostają taki strzał za 200, a potem się tak panicznie ten zabudowują. Dobra, gdzie jest ten chłop na helce? Ja nie widzę w ogóle tej helki teraz. Nie wiem, czy... Jezus Maria! O Boże! Czy ty mnie możesz nie straszyć, koleś? Boże święty, ale się... Aż drgnąłem czat przed kompem. Ho! Teraz się będę bał tyrolek. Ej, serio, nie wiem, wy go pewnie widzieliście, ale ja się patrzyłem cały czas na niebo albo gdzieś na jakieś drzewa. Chłop normalnie na czołowe mi wyjechał. Zostało dwóch w takiej, kurczę, małej strefie. Najgorsze jest to, że to jest Weeping Woods i wszędzie tutaj mogą być w tych drzewach, krzakach. Czy ja tutaj widziałem jakiegoś... Ta, widziałem! O, koleś broń ci wyświtywała, miałem powiedzieć, prześwitywała. Niestety było widać ją w krzakach, więc... no, żegnam. No i patrzcie, 18 fragów win. Dobra, słuchajcie. Ostatnio mówiłem, że oddaję wina przeciwnikom i zobaczymy, jak się chłop będzie zachowywał. Jeżeli będzie udawał nuba, to nie oddajemy wina, bo pamiętacie ten odcinek, w którym chłop udawał jakiegoś nubka, a potem miał 6 fragów i mi tańczył take the L-kę. Zobaczymy, co to będzie za przeciwnik. Ty, dwie rakietnice słyszę, co jest? Chłop na dwie rakietnice gra, jakiś cwaniak chyba. Jeżeli cwaniak chciał, to nie oddajemy wina, ale zobaczymy replay. Jeżeli się okaże na replayu, że to był nubek z 0 fragami, to będzie mi przykro. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Nie, tak, chłop gra na dwie rakietnice, to jest chyba jakiś cwany. Ale nie wiem, gdzie te rakietnice były w ogóle. Gdzieś z tej strony na pewno. O, słyszę! O, byczku. No tak, na pewno nie bot. O, zaczyna się. Turbo wolne budowanie, ale chłop ma na pewno dwie rakietnice. To jest tak, na pewno nie bot. Ale czy to jest spocony gracz, czy jakiś nubek? Ciężko na razie stwierdzić. Cały czas słyszę tylko exp coina gdzieś z prawej. O, chyba mnie widzi. Oho! Strzelisz? Patrzcie, dwie rakiety! Nie, to jest jakiś cwaniak! To jest jakiś cwaniak! Wchodzimy do niego. Byczku! Nie tędy droga do wina, jak to mówią. Daj sobie walnąć głowę. Ty, no chłop! Nie, no chłop kampi, co ty?
Czat, nie mogę wyczuć, czy chłop tryhard, czy udaje. Nie no, ostatnio powiedziałem, że nie oddaję wina, więc spróbujemy... Czekajcie, bo strefa w ogóle idzie. Byczku, nie wyjdziesz. Czy będzie do mnie strzelał, czy będzie udawał nuba? O, nie, strzela. Czuję, czat, że tryhardzi, klekki. Ale nie wyjdziesz stąd. Dobra, zobaczymy twojego replaya po gierce, ale mam nadzieję, że będziesz miał 6 fragów, albo z 5 przynajmniej. Jak będziesz miał 0, to będzie mi troszeczkę głupio. Nie, no dobra, daj ci szansę wyjść. Proszę, wyjdź. Kelsey, 72 level, czy to wygląda jak tryhard? Sprawdźmy to, czat, ale proszę, żebyś miała, czy miał, nie wiem, z 5 fragów co najmniej. 18 fragów win, no niby spoko. Chwila prawdy, czat, i... O nie, 0 fragów, przepraszam. Okej, czat, no to chyba wracamy do oddawania ludziom wina, bo trochę mi szkoda przeciwnika, przepraszam. No przynajmniej kończymy odcinek na 18 fragach win. Dzięki wszystkim za oglądanie, pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji, dzwoneczku i widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie jeżeli spotkamy jakiegoś nuba, no to już mu oddamy wina. Trzymajcie się, cześć, cześć!